Dzień dobry. Zegar maturalny tyka. Czas, kiedy już naprawdę trzeba się wziąć do pracy, zbliża się wielkimi krokami. Chciałbym Państwu pomóc do tego egzaminu się przygotować. Tym bardziej, że matematyka spędza sen z powiek bardzo wielu osobom. Szczególnie ta matematyka na poziomie podstawowym, bo zdanie tego egzaminu gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Najwięcej kłopotów właśnie zawsze jest z matematyką. Proszę Państwa, nie wiadomo zupełnie dlaczego, ale jest tak, że wiele osób uważa, że matematyka jest trudna, że matematyka jest nie dla nich, że matematyki się nie można nauczyć. I co ciekawe, wielu twierdzi, że są urodzonymi humanistami. Ja z kolei myślę, że jeżeli ktoś twierdzi, że jest urodzonym humanistą i z tego powodu matematyki nie umie, to usprawiedliwia swoje lenistwo intelektualne w ten sposób. Widzą Państwo na slajdzie bardzo zgrabny cytat i myślę, że on się powinien stać Państwa przyjacielem na najbliższe miesiące. Jeżeli Państwo się przekonają, że matematyki da się nauczyć, że rozwiązywania zadań da się jakoś opanować, to na pewno Państwo będą mieli o wiele spokojniejsze sny przed samą maturą, a i wyniki tej matury będą takie, które Was będą satysfakcjonowały. Proszę Państwa, zacznę od elementarza. No, proszę mi wybaczyć zupełnie trywialne sformułowania, ale jednak co roku w trakcie egzaminu maturalnego, tuż po nim i w trakcie wglądów, rozmawiam z maturzystami i okazuje się, że niektóre problemy wynikają bezpośrednio z braku znajomości pewnych rzeczy formalnych, technicznych i tego można na pewno w bardzo prosty sposób uniknąć. Widzą Państwo na slajdzie pierwszą stronę arkusza egzaminacyjnego, taki, jaki się znajdzie na Państwa stronach na Państwa stolikach 5 maja. Ta pierwsza strona nigdy nie jest wystarczająco dobrze przeanalizowana, bo wcześniej nikt na to nie patrzy, a w trakcie egzaminu też już szkoda na to czasu. Każdy chce zobaczyć, jakie są zadania, czy sobie z nimi radzi, czy jest w stanie je rozwiązać. A na tej pierwszej stronie znajduje się instrukcja dla zdającego, która jest bardzo ważna. W szczególności chciałbym Państwu zwrócić uwagę na punkt 4 tej instrukcji. Ja go powiększę, żeby było wyraźnie widać. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w zadaniach otwartych może spowodować, że się nie uzyska pełnej liczby punktów. I ten zapis prawdopodobnie jest nie do końca przyswojony, bo co roku w trakcie wglądów przychodzi zdający i mówi: proszę pana, mam rozwiązanie takie, jak jest na stronie Centralnej Komisji, proszę zobaczyć. Mnie wyszło 34, na stronie Centralnej Komisji w rozwiązaniu też 34. Czemu zamiast 4 punktów mam 1? Ano właśnie dlatego, że nie zrealizował 4 punktu instrukcji dla zdającego. Proszę zwrócić uwagę, że każde zadanie otwarte z matematyki jest sformułowane w taki sposób. Oblicz, wyznacz, uzasadnij, udowodnij, wykaż. To są wszystko czasowniki operacyjne, pokazujące, że należy wykonać pewne czynności. I te czynności będą oceniane, a nie tylko ich efekt. Nie jest napisane w treści zadania: podaj rozwiązanie równania, podaj wynik jakiegoś rozumowania, tylko trzeba wykonać ciąg czynności. I te czynności są oceniane. Jak ich nie będzie zapisanych, no to nie będzie co oceniać. Zwracam na to uwagę, bo co roku z tym mamy sporo problemów, a niepotrzebnie zdający tracą punkty i to bardzo często ci zdający, którzy zadanie potrafią rozwiązać. Druga zupełnie elementarna sprawa. Integralną częścią każdego arkusza jest karta odpowiedzi. Na karcie odpowiedzi ona jest podzielona na 2 segmenty. Zdający wypełnia część dla niego przeznaczoną, tą, w której ma zaznaczyć swoje decyzje, które podjął w przypadku rozwiązywania zadań zamkniętych. Jest około 25. I znowu co roku jest taka sytuacja, że oto zdający dzwoni po egzaminie, albo jego rodzice, albo dyrektor szkoły, albo dziewczyna, no przeróżni ludzie zainteresowani wynikiem egzaminu tego zdającego, no i mówi, że z nerwów zapomniał przenieść swoje decyzje z arkusza na kartę. No ale co ja wtedy mogę zrobić? Państwo widzą, tam jest wyraźnie napisane, wypełnia zdający. Ja nie jestem zdającym. A zdający do swojego arkusza już dostępu nie ma. W momencie oddania zespołowi nadzorującemu swojego arkusza kończy się możliwość dokonywania zapisów w części przeznaczonej dla zdającego. Proszę o tym pamiętać,
Być może niektóre z tych błędów biorą się stąd, że w gimnazjum niektórzy byli uprawnieni do tego, żeby zespół nadzorujący przenosił za niego jego decyzje w zadaniach zamkniętych. W przypadku egzaminu maturalnego w zupełnie wyjątkowych przypadkach taka sytuacja ma miejsce, szczególnie gdy ktoś ma dysfunkcję narządów ruchu, nie potrafią, nie mogą sami pisać, to wtedy tak może być. Ale proszę się o tym zawsze upewnić, żeby nie było tych niepotrzebnych zupełnie stresów. Co roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza zestaw przyborów i pomocy, z których w trakcie egzaminu można korzystać. Jedną z tych pomocy jest zestaw wybranych wzorów matematycznych i znowu niektórym się wydaje, że jak mam do dyspozycji taki zestaw wybranych wzorów, to ja sobie z każdym zadaniem znakomicie poradzę, bo to tam mam wszystkie potrzebne informacje. Owszem, ale to nie jest poradnik rozwiązywania zadań. Te informacje są suche i raczej należałoby je rozumieć w ten sposób, że one wspomagają moją pamięć. Jeżeli w nerwach, w stresie, który jest oczywiście naturalną rzeczą w trakcie tak ważnego egzaminu, jakim jest egzamin maturalny, zapomnę jakiegoś wzoru. Ale ja wiem, że on jest. Wiem, że on jest zapisany w tym zestawie wzorów. Przecież nie wszystkie wzory tam są umieszczone. Wiem, gdzie on jest i jeszcze wiem, co oznaczają występujące w tym wzorze symbole. Ja wtedy tylko będę mógł z tego funkcjonalnie korzystać. Żeby to była dobra pomoc, trzeba się z nią wcześniej zapoznać. Najlepiej w trakcie przygotowywania do egzaminu po prostu mieć to pod ręką i na co dzień z tego korzystać. Proszę Państwa, jeżeli Państwo wcześniej się z tym nie spotkają, to może się okazać, że informacja o definicjach funkcji trygonometrycznych, to jest fragment tego zestawu, który Państwo widzicie na slajdzie, będzie Państwu nieprzydatny. Ja do tego wrócę na zakończenie naszego spotkania w drugiej części tego wystąpienia. I jeszcze tylko dwa słowa na temat tak zwanego elementarza. Można w trakcie egzaminu maturalnego korzystać z przyborów pomocniczych. To jest kalkulator prosty, cyrkiel i linijka. O linijce nie ma co mówić. Kalkulator prosty okazuje się, że też nie jest przyborem, który wszystkim z Państwa ułatwia pisanie egzaminu maturalnego. Dlatego, że niektórzy z jednej strony demonizują jego możliwości, a z drugiej strony wręcz przeciwnie. Ci, którzy mieli do czynienia z kalkulatorami naukowymi, może się okazać, że nie będą potrafili z takiego kalkulatora prostego skorzystać. Bo kalkulator prosty, jak sama wskazuje, jest prosty. To znaczy wykonuje tylko cztery podstawowe działania, może liczyć pierwiastki i potęgi i koniec, nic więcej. W związku z tym, jeżeli ktoś na przykład korzystał z zaawansowanych narzędzi, to może z przyzwyczajenia myśleć, że kalkulator zna kolejność wykonywania działań, a on tego nie potrafi. I potem się okazuje, że znowu w trakcie wglądu przychodzi taki człowiek i mówi do mnie, proszę pana, ja na pewno mam dobrze, bo liczyłem na kalkulatorze. Tu musieli się pomylić w Centralnej Komisji. Nie zdarza się taka sytuacja. Po prostu na kalkulatorze prostym też trzeba umieć liczyć. I jeszcze słowo o cyrklu. Były takie osoby, które uważnie przeczytały instrukcję na pierwszej stronie arkusza i tam jest napisane, że w trakcie rozwiązywania zadań można korzystać tylko z długopisu z czarnym kolorem tuszu albo z pióra z czarnym kolorem atramentu. A przecież bywa tak, że integralną częścią cyrkla jest ołówek, a niektóre cyrkle mają po prostu grafit, więc jak to się ma do tej instrukcji? Ma się bardzo dobrze. Mianowicie rozwiązania piszemy czarnym kolorem atramentu lub tuszu, a rysunki możemy wykonywać cyrklem. Nie ma tutaj problemu, żeby ten rysunek był wykonany w części przynajmniej ołówkiem czy cyrklem. Także myślę, że ten problem znika. I proszę Państwa, bierzmy się zatem za rzeczy, które dla matematyka są najważniejsze, czyli do rozmowy o zadaniach. Ja chciałbym Państwu, zanim do tego przejdę, uzasadnić poniekąd, że matematycy również czytają. To jest jeden z moich ulubionych autorów, brazylijski pisarz mieszkający aktualnie we Francji. I on bardzo zgrabne zdanie w jednej ze swoich książek zapisał. To nie my nie dlatego, że się zanurzamy, lecz dlatego, że pozostajemy pod wodą. I proszę Państwa, tak właśnie jest. Nie dlatego mamy kłopoty z matematyką, że czegoś nie potrafimy zrobić, tylko dlatego, że się nie próbujemy z tego wydobyć, że nie próbujemy sobie z tym poradzić, że nie próbujemy tych naszych trudności pokonać. Zacznę, proszę Państwa, od najłatwiejszego fragmentu arkusza, czyli od zadań zamkniętych. I po pierwsze chciałbym Państwu powiedzieć, że wszystkie te zadania, o których będę mówił, to są zadania z egzaminu maturalnego, z którejś sesji. Sporo z nich
sesji poprawkowej tegorocznej. Proszę mi wybaczyć, że zadania, które Państwu przedstawiam, nie będą skomplikowane matematycznie. Zależy mi jednak na tym, żeby skomplikowane problemy matematyczne nie przysłoniły metod rozwiązywania zadań, o których chciałbym Państwu opowiedzieć. No bo często bywa tak, że jeżeli zadanie samo z siebie jest trudne, to wtedy się nie zauważa metody, która prowadzi do rozwiązania, tylko się męczy nad samymi trudnościami rachunkowymi wynikającymi z tego zadania. Zadanie Państwo widzicie na slajdzie. Mam pokazać, że równość zapisana na tym slajdzie jest prawdziwa i trzeba wskazać, która odpowiedź jest poprawna. Pierwsza, bardzo typowa metoda rozwiązywania zadań zamkniętych to jest metoda sprawdzania warunków. Ta metoda polega na tym, że oto biorę po kolei wszystkie odpowiedzi proponowane przez autora zadania, podstawiam do treści zadania i sprawdzam, czy jest dobrze. Tak jak tutaj. Zamiast A wziąłem 11 dwudziestych, podstawiłem do lewej strony tej równości, no i zacząłem obliczenia. Najpierw sprowadziłem sobie do takiej postaci, która mi pozwala na dalsze rachunki, czyli przekształciłem ułamek 1 przez 1 dwudziestą, sprowadziłem do wspólnego mianownika, pododawałem, okazało się, że to nie jest 1. No skoro tak, to odpowiedź A nie jest poprawna. Biorę drugą z kolei odpowiedź zaproponowaną przez autora, czyli za A podstawiam 8 dziewiątych. Podstawiam, wykonuję serię rachunków, okazuje się, że nie 1. I tak dalej. Proszę mi wierzyć, że również odpowiedź C nie jest odpowiedzią właściwą. W związku z tym już tak naprawdę nie muszę dalej nic liczyć, bo odpowiedź D musi być poprawna, jako że struktura zadań zamkniętych na egzaminie maturalnym jest taka, że są 4 odpowiedzi, tylko jedna spośród nich jest poprawna i ona tam na pewno jest. Więc skoro nie A, nie B i nie C, to odpowiedź D musi być poprawna, zatem wystarczy, że wykonam 3 takie sprawdzenia. Jakie zalety ma ta metoda? No zalety ma niewątpliwe. Proszę zwrócić uwagę, moja wiedza matematyczna, która jest potrzebna do rozwiązania tego problemu, sprowadza się do no, chyba 5 klasy szkoły podstawowej, elementarnych działań na ułamkach. Nie potrzebuję nic więcej wiedzieć, jak naprawdę tylko dodawać, mnożyć i dzielić. Ale jaka jest cena? Cena jest taka, że muszę sporo rachunków wykonać. Mogę się pomylić, mogę mieć tutaj no, różnego rodzaju innego trudności i wtedy dobrze jest sobie jednak ten ostatni przykład przeliczyć, bo gdyby się okazało, że żaden nie jest dobry, to znaczy, że pewnie gdzieś popełniłem błąd rachunkowy. Podsumowując, metoda sprawdzania warunków jest najczęściej wymagająca niespecjalnie wielkiej i wysublimowanej wiedzy, ale ceną, którą trzeba za to zapłacić, jest wykonanie sporej liczby obliczeń i rachunków. Druga metoda, którą nauczyciele matematyki bardzo lubią, to metoda polegająca na otwieraniu zadania. Na czym ta metoda polega? Otóż zamiast rozwiązywać zadanie zamknięte, przez moment nie patrzę na odpowiedzi, które mi proponuje autor zadania, tylko sam rozwiązuję ten problem. I rozwiązanie, które otrzymam, porównuję z wynikami proponowane przez autora i wybieram właściwą odpowiedź. Jak Państwo widzą, zabrałem się za rozwiązywanie tego równania. Na początek pierwsze 2 ułamki sprowadziłem do wspólnego mianownika, przeniosłem na drugą stronę tego równania i obliczyłem w końcu, ile to wynosi A. A po tych rachunkach wynosi 20 jedenastych, więc wskazuję odpowiedź D. No Państwo powiedzą, wyraźnie wygodniejsza ta metoda jest. Owszem, ale za wszystko trzeba zapłacić pewną cenę. Już drugi raz o tym mówię, ale warto sobie z tego zdawać sprawę. Po pierwsze, moje kwalifikacje muszą być znacznie większe, bo muszę umieć rozwiązywać równania. Tam wystarczyło, że umiałem tylko dodawać, mnożyć i dzielić. Po drugie, to tylko wydaje się pozornie krótkie. Pewnie Państwo nie zwrócili uwagę na to, że dość sprytnie to zadanie rozwiązałem. Część ze zdających, rozwiązując to zadanie, postępowała tak. Wszystkie 3 ułamki, które są lewą stroną tej równości, sprowadzili do wspólnego mianownika, co spowodowało, że otrzymali dość skomplikowane równanie wymierne, a równanie wymierne się już nie rozwiązuje tak prosto. Trzeba było tam sporo różnych dalszych czynności wykonać. Ja to rozwiązałem sprytnie. Mianowicie policzyłem nie od razu A, ale najpierw 1 przez A i potem łatwo z tego było mi odczytać, ile to wynosi odwrotność tej liczby, czyli A.
Więc widać, że na to, by stosować metody otwierania zadania, często trzeba znacznie wyższych kompetencji. No, ale z kolei rachunki nie są uciążliwe i trudne. Ale chciałem również Państwu zaproponować trzecią, typową metodę rozwiązywania zadań zamkniętych. To jest metoda eliminacji. I ta metoda często jest przez nauczycieli matematyki niedoceniana, a uważam, że jest jedną z ważniejszych umiejętności potrzebnych współczesnemu człowiekowi. Umiejętność szacowania, oceniania swoich szans, oceniania różnego rodzaju możliwości, to jest w życiu codziennym każdemu człowiekowi bardzo potrzebne. No proszę zwrócić uwagę, jak to będę robił. Zastanawiam się, co mam pokazać. Mam pokazać, że lewa strona danej równości jest równa 1. Ale okazuje się, że dla a równego 11 dwudziestych odwrotność tej liczby, która jest składnikiem sumy po lewej stronie, to jest 20 jedenastych. 20 jedenastych już więcej niż 1, więc jak cokolwiek do tego dodam, to już będzie na pewno o wiele za dużo, czyli odpowiedź A nie jest poprawna. Wyeliminowałem odpowiedź A. Biorę sobie odpowiedź B. Znowu z identycznego powodu odwrotność liczby 8 dziewiątych, to jest 9 ósmych, to już jest więcej niż 1, więc cokolwiek bym nie dodał, to będzie więcej niż 1. Odpowiedź B zatem też nie jest poprawna. No, ktoś się teraz uśmiechnie i powie, aha, teraz się już panu nie uda, bo odwrotność liczby A w przypadku C to jest 8 dziewiątych, mniej niż 1. Mówię, no trudno, czasem tak jest. Ale proszę zwrócić uwagę, po pierwsze, ograniczyłem, nawet gdybym już nic więcej nie wiedział, prawdopodobieństwo trafienia odpowiedzi poprawnej z 1/4 do 1/2, a gdybym tak miał we wszystkich zadaniach, to ja prawie z samych zadań zamkniętych już bym uzbierał zdanie egzaminu, gdyby szansa trafienia odpowiedzi poprawnej była 1/2. Ale można to jeszcze troszkę poprawić. Proszę zwrócić uwagę, mogę o tym myśleć w ten sposób. 1/4 to jest około ćwiartka. 1/5 to też jest około ćwiartka. Więc jak się do siebie doda, to będzie prawie 1/2, troszkę mniej niż 1/2. A odwrotność liczby 9 ósmych, czyli 8 dziewiątych, to jest niewiele mniej niż 1. Czyli niewiele mniej niż połówka i niewiele mniej niż 1, to będzie i tak za dużo. W związku z tym odpowiedź C nie pasuje. Zatem odpowiedź D będzie.